Cześć! Chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć o przygotowaniach do mojej pierwszej ekstremalnej drogi krzyżowej. Nazywam się Dobrochna Oleszek i jestem trenerką, żoną i mamą Szymona. Tak, to chyba był 2012 rok, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o ekstremalnej drodze krzyżowej. Wtedy jeszcze nie miałam ani męża, ani dzieci, byłam bardzo zapracowana. Dokładnie w tamtym czasie prężnie działałam jako instruktorka Pilates i Nordic Walking, a mimo to miałam wątpliwości, czy podjąć tak duże wyzwanie, jak ekstremalna droga krzyżowa. Wiedziałam, że do tego wyzwania muszę być szczególnie przygotowana, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Przez wiele lat zwlekałam. Minęło 8 lat i dopiero teraz czuję autentyczną gotowość na spotkanie z Bogiem w drodze. Ponoć trening czyni mistrza. Do ważnego spotkania lubię być przygotowana. Nadal działam jako trenerka, ale jestem też żoną i mamą. Bardzo ciężko wygospodarować mi dodatkowy czas na aktywności, ale postanowiłam. Biegam codziennie 2 kilometry. Bez wymówek. Jestem bardzo ciekawa, czy podołam ekstremalnym warunkom na trasie. Jak zmieni się moje życie duchowe? Jak wpłynie to na moją rzeczywistość, postrzeganie siebie i świata?